Kosowski do środka, do Dudki. Ten rozciąga na prawą stronę. Kowalczyk. Obraniak. Jeleń, okazja, Jeleń! No i broni z największym trudem tutaj pan Kilimon. To najlepsza okazja Polaków w tym meczu. Bardzo dobrze rozegrany atak pozycyjny. Tutaj widzimy listopadowe podanie, które dostał Jeleń. Szkoda, że troszeczkę bardziej po długim. Super, próbował szukać bramkarza. Kartka dla Kokoszki. A tymczasem z trudem podnosi się Piotr Brożek. Na to wejście Nikulae. Absolutnie był faul. Jeszcze raz powtórka okazji Jeleni. Majewski, Benhaker, Janas, Boniek, Engel w debiucie nie zdołali od niej zwycięstwa. Janusz Wójcik, okazja Polaków. Błaszczykowski, Jeleń nie jest atakowany. Jeleń z daleka, ale piłka odbita od kibu. Wychodzi poza linię boczną obok bramki. Pan Kilimona i będziemy mieli rzutowy. Niemal utrzymują się przy piłce. Kosowski, pole karne. Jeleń, niewiele brakowało. Znowu dobre, bardzo dobre dośrodkowanie Kamila Kosowskiego. Bardzo dobre zaszatkowanie między linią obrońców i bramkarza. Tutaj też dobre ustawienie naszych napastników. Trzech szło w pole karne, zamykał dwóch napastników i trzeci, Jakub Błaszczykowski, zamykał z drugiej strony, z prawej strony boiska. Takich dalekich wykopów, ponieważ no, ta noga podstawna może w każdej chwili gdzieś źle ustawić i wtedy może być podanie do przeciwnika. Marika, Rumunii. Nikulae i mamy bramkę. W 59 minucie po golu Nikulae Rumunii prowadzą 1-0. To szósty gol gracza Okser w reprezentacji. To doprowadziliśmy do 54 zawodników w reprezentacji Rumunii. Było przed bramką Kuszczaka. Kilka jest prawdopodobnie odbita od naszego obrońcy. Tak, od Dariusza Dudki. Bez szans na obronę. Niewiele brakowało. I Bukuru do wejścia szykuje się z numerem 19 Grigore. No. Pan Limon pokazał swoje umiejętności. Tak, ale wydaje jeszcze raz tutaj Kosowski. Irek Jeleń powinien lepiej skierować tą piłkę do bramki. Był 7 metrów od szczęścia.